Cześć, tu Karibiri. Witajcie w kolejnym odcinku sześciennej Technomaterii. Dzisiaj jest odcinek specjalny, odcinek z okazji 1000 widzów. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za subskrypcję. No i mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba. A czym będziemy dzisiaj się zajmowali? No dzisiaj w sumie nie będziemy zajmowali się niczym konkretnym. Widzę, mi się znowu wszystkie maszyny przekręciły. No ale to nic, skrzynki dalej migają, ciągle bugi i tak dalej. Dzisiaj będziemy się zajmowali programowaniem, a to dlatego, że ten oto żółw od tej chwili będzie odwalał za mnie całą czarną robotę w kopalni, na farmach i tak dalej. Powiedziałem sobie, nie chcę mi się, znudziło mi się już tutaj biegać z kilofem po okolicy i siekierą i rąbać wszystko i tak dalej, zbierać surowce, więc stworzyłem małe centrum kontroli, na którym zaprogramowałem sobie sztuczną inteligencję. Tak, i od dzisiaj ta sztuczna inteligencja będzie właśnie za nas pracować, tak abyśmy mogli skoncentrować się na budowaniu tylko i wyłącznie jakichś fajnych mechanizmów i innych ciekawych rzeczy. Ale co tam ja będę opowiadał? Po prostu w tej chwili uruchomimy nasz program sztucznej inteligencji i wydamy mu jakieś polecenia i po prostu on przy pomocy tego żółwia pójdzie i będzie robił wszystko za nas, a my się będziemy mogli skoncentrować na reszcie odcinka, na budowaniu jakichś ciekawych rzeczy dzisiaj. No i oczywiście, żeby nie musieć na niego mówić, ej, komputer, albo sztuczna inteligencja, albo coś w tym stylu, no to wymyśliłem, że nadam mu jakieś imię i tak myślałem, jakie by było takie fajne dla komputera, jakieś futurystyczne, albo coś w tym stylu. No i wymyśliłem takie fajne, dobrze brzmiące T-1000. Witaj, Karibiri. Okej, program został uruchomiony. No i teraz może wydajmy mu jakieś polecenie. Command. Ups, jednąłem za dużo. Command i... Dobra, niech idzie coś zrobić. Do roboty. No teraz przez chwilę będzie to polecenie przetwarzał i pójdzie i zrobi co trzeba. Nie. Jak to nie? Oj. Chyba moja sztuczna inteligencja się... coś zaczyna stawiać, pewnie jest leniwa. Spróbujmy jeszcze raz. Command do roboty. Powiedziałem. Spadaj kopać dirta. Że co mam zrobić? O, żeż ty komputerze. Już ja ci pokażę, poczekaj go tu. Break. Nie pyskuj. Ha, tego powinno uciszyć. Bo co mi zrobisz? Dalej będziesz tutaj, kurczę, się stawiał, tak? No to zobaczmy. Query, za kogo ty się masz? Tego jeszcze nie wie. Na pewno. Nie zaprogramowałem mu tej funkcji, więc dopóki sam na to nie wpadnie... Skynet, koniec przekazu. Co? Skynet? Wiecie co? Poczekajcie, dajcie mi chwilkę. Wygląda na to, że mam małe problemy techniczne ze sztuczną inteligencją moją i chwilka, muszę je rozwiązać. Ja ci dam Skynet. Czekaj no. Powyrywam ci wszystkie nóżki z układów scalonych. Zostaw mnie. Ostrzegam, będę się bronił. Tak? A niby co mi zrobisz, kupo złomu? Będę cię musiał wtrącić do sieci gry. No to chodź, dawaj. Chcę zobaczyć, jak próbujesz. Co się stało? Gdzie jestem? Co to za miejsce? Halo? Wypuśćcie mnie stąd. Ja chcę z powrotem. I co to za dziwne wdzianko ma być? Przepraszam sobie, ja go nie zakładałem. Nie podoba mi się. Proszę mi je zdjąć. Nie podoba mi się to pomieszczenie. Wychodzę. Do widzenia. Co to za miejsce? Dlaczego wszystko wygląda tak dziwnie? Cyfrowo niemalże. I co to za czerwony promień prosto w niebo? I dlaczego on jest czerwony? I co to za budynek? I dokąd prowadzi ta ścieżka? Normalnie prawie jakby był... Nie, to niemożliwe. Co to było? Tam coś jest. Uciekam. O, znalazłem coś. Co to jest? Strefa gier. Pamięć operacyjna. Czy to możliwe? Może w tej skrzyni coś znajdę. Jakieś krążki, jakieś patyki. O! To
To wiem, co to jest. To jest dyskietka. Na tym się trzymało informacje, zanim wymyślili USB. Zobaczmy, może coś napisali. Witaj. Jeśli to czytasz, to pewnie jesteś kolejną ofiarą losu, która dała się wessać do wnętrza komputera. Co prawda wolałabym jakiegoś wybrańca, ale skoro jesteś tutaj, to trudno. Teraz słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Aby się stąd wydostać, musisz umieścić ten dysk w samym jądrze głównego programu sterującego. Zawierają on informacje, które pozwolą na jego wyłączenie i uwolnienie systemu. Dam ci od razu kilka, by pewnie tak pogubisz, i jeszcze kilka bateryjek na wszelki wypadek, gdyby się twoje rozładowały. Ruszaj i powodzenia. No i wszystko jasne. Jestem ofiarą losu, która dała się wessać do wnętrza komputera. What? Jak to wessać do wnętrza komputera? Czyli to tak wygląda wnętrze komputera? Nie, bez przesady. To jest jakaś bzdura. Nie wierzę, niemożliwe. No tak czy inaczej, jesteśmy mimowolnymi uczestnikami misji. Musimy znaleźć i pokonać główny program sterujący. Wszystko fajnie, tylko gdzie ja go znajdę? Prawo do pamięci operacyjnej, w lewo do strefy gier. Program sterujący, no to gra mi coś steruje. Czyli pewnie w strefie gier siedzi. W sumie każdy lubi sobie trochę pograć, więc choćby zagrać z głównym programem sterującym. Wow! No, to było fajne. Ja chcę jeszcze raz. Co jak co, ale ten cały główny program sterujący to jakiś miętus. Ci jego żołnierze to w ogóle tam prawie oporu nie dali. Albo jestem po prostu dla nich za dobry. Skasuję was wszystkich. Dobra, to w takim układzie teraz chodźmy do pamięci operacyjnej. Główny program sterujący na pewno będzie gdzieś tam siedział. Wow! Ale jazda. Wow! Więc tak wygląda pamięć operacyjna. Jak tu pusto! Ciekawe, jakby na tym Minecraft chodził. Tak, to jest pomysł. Okej, chodźmy pogadać z głównym programem sterującym. Normalnie. Ile tu korytarzy. Jakie widoki. O, energia nawet płynie. Wow, o rany. To wirusy z sieci gry. Czekajcie, no nie pójdzie wam ze mną tak łatwo. A masz, jeszcze to. Jeszcze raz. Nie, weźmiecie mnie żywcem. Czekajcie, no tylko. Jak tylko się stąd wydostanę, to zainstaluję antywirusa i będziecie wszystkie miały ciepło. Strzelają do mnie! Ja wam pokażę! Żadne wirusy mi nie straszne! I ty również, główny programie sterujący! Nie pokonasz mnie, użytkowniku! Ach, tak! Najpierw mnie tu wciągnąłeś do swojego świata, a teraz jestem tutaj i mam ze sobą to! Oto jest klucz do nowego porządku! Kod na tym dysku oznacza wolność! A teraz cię skasuję! Ha, 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 ha! I niestety nie poradzisz. Nauczy się. Nie zadzierać. Z Karimirim. Wieża wejścia. Ha, 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 ha! Oto nasz bilet powrotny do domu. Spadamy stąd. Wow! Kto by się spodziewał? Taka przygoda wewnątrz komputera. Cześć, Cyberkundlo. A oto nasz cel naszej wędrówki, który zabierze nas do domu. Wieża wyjścia. Ha, normalnie. W sobie, teraz jak o tym myślę, to tu nie było wcale tak źle. Może tu jeszcze kiedyś wrócę. A tymczasem wracajmy do rzeczywistości. A,
Nie ma tak jak w Dąciu. Udało nam się wrócić, wyrwaliśmy się z tego okropnego cyfrowego świata. No nie spodziewałem się, że sprawy przybiorą taki obrót, że będzie trzeba skopać tyłek jednej wrednej sztucznej inteligencji, którą sobie samemu stworzyłem. No ale trudno, takie rzeczy się zdarzają, zwłaszcza w Minecrafcie. Więc myślę, że na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku 6.7 Technomaterii to już będzie wszystko. Więc do zobaczenia. Skynet zwycięży. O, żeż ty. Exterminate.